unikam i proszę o przewodniczenie do Najświętszej Eucharystii, o udzielenie również sakramentu wierzmowania młodzieży parafii świętego Mikołaja Antoniego. Bardzo serdecznie witam w sposób szczególny rodziców, dziadków, nauczycieli, wszystkich przyjaciół, ale w sposób szczególny bohaterów tego dzisiejszego spotkania modlitewnego, kandydatów do wierzmowania i ich świadków. Serdecznie Was witam. Wreszcie przyszedł ten dzień pragniony, dzień, w którym prosić będziemy Ducha Świętego z całym Kościołem, by umocnił tych młodych ludzi darami Ducha Świętego. Bardzo proszę. Wasza Ekscelencja, księży Mikołaci, serdecznie witamy w naszej parafii i cieszymy się z tej wzniosłej chwili obecności w naszej wspólnocie. My, rodzice, zwracamy się z gorącą prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania naszym synom i córkom. Pragniemy, aby nasze dzieci, postępując na drodze chrześcijańskiego tajemniczenia, poprzez ten sakrament pomnożyły sobie łaskę oświecającą. Zyskały doskonalsze podobieństwo do Chrystusa, aby zostały ubogacone darami Ducha Świętego. By wiara, której ich wychowujemy, mężczyźni mogły wyznawać, bronić się i będą w niej żyć. Godny Księżyc Mikołacie, w imieniu Zgromadzenia Młodzieży, mającej przyjąć sakrament wierzmowania, serdecznie Cię witamy i prosimy o ofiarę Przyświętej w naszej intencji i udzielenia nam sakramentu wierzmowania. Thank you.
proroka Izajasza. Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by zgłosić dobrą nowinę Bogu, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wspomnienie i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pana i dzień pomocy dla naszego Boga, aby pocieszać wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby rumieniec zdać zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast znębienia na duchu, by zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego, oddać im nagrodę z całą wiernością i zawrać z nimi wieczyste przymierze. Plemię im będzie znane ze wśród narodów i między ludami ich potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni jeszcze będą błogosławieni Pana. Oto słowo Boże. Z tego względu, że jako młody człowiek wstąpił do
urodzony przed końcem prawie XII wieku, wstąpił do klasztoru najpierw kanoników regularnych, potem do franciszkanów i chciał jako młody człowiek wypłynąć daleko od swojego miejsca zamieszkania i pobytu, bo on mieszkał już w parku wtedy na misji. Prosił i papieża poprzez swoje władze, ale nie otrzymał tej misji daleko na wschodzie, bo tam chciał wyjechać. Rwało go do nawracania. Tak rwało go młodego człowieka jakiś bardzo dobrą rzecz. Ale on meblował swój umysł. Meblował umysł najpierw wiadomościami płynącymi z nauki i Chrystusa z Ewangelii i tego, co o Ewangelii, o Ojcowie Kościoła mówili i o samym życiu Chrystusa. Miał obowiązek przeznaczony przez władzę kościelne do uczenia młodych adeptów w zakonie, a także młodzieży i po parafiach misji. I właśnie tymi misjami parafialnymi zasłynął na całym świecie i został ogłoszony świętym, bo to, co mówił z Ewangelii, nie było potem trudne jemu do zachowania. Nie jest to łatwe. I dla kapłanów nie jest łatwe, bo to, co się słyszy w Piśmie Świętym, że każda jota i każda kreska w prawie zapisana musi być zachowana. A więc przekazania polskie, kościelne nas obowiązują. A nade wszystko przekazanie miłować Boga i bliźniego jak siebie samego, a nie łatwo. I dlatego też odkrywamy na świecie. Dlatego też potrzebujemy wtedy, kiedy już jesteśmy w pewnym stanie takiego, jakby powiedziałbym, rozwoju, ale też i rozdrażnienia ludzkiego. Potrzebujemy mocy Dios. Mocy, którą Chrystus nam obiecuje. I to, co apostołowie usłyszeli, oni wydawałoby się, że wszystko to przyjmowali, ale czy wierzyli? Potem się okazało, jak mocno wierzyli, kiedy przyszli Jezusa zabrali, a mówili, że za to wszystko, co uczyniłem dobrze, ukrzyżują. Wtedy Piotr mówi, na ciebie to nie przyjdzie, co ty mówisz? I wtedy usłyszał od Jezusa i wręczony mnie, szatanie, bo nie mówisz to, co ludzkie i co Boże, tylko co przewrotne. Jakże wiemy, w nas samych powstaje taki już myśl. Nie tylko Piotr był taki, czyli my też. Matka ci mówi, mów papież, nie idź tam, może do kościoła idzie, co robisz? I wyjdziesz. Ale w telewizji, albo w komputerze, albo w tych naszych Facebookach na okrągło coś tam szukacie, zobaczycie. To są pokusy tego świata. Tak jakby pokusy dla tych ludzi, ażeby zniszczyć to, co dobre i Chrystusowe. Co słyszeli, podobało im się i wiedzieli, że to są słowa żywota, to dopiero zniszczyli ci oprawcy. Wydawało im się, że Jezusa zabiją, wszystko potem to zaginie. A wtedy dopiero Jezus mówi prosto, ja przecież ja z matką sam. Nie lękajcie. I co się z tego wszystkiego stało? Kazał im być w wieczerniku. Byli tam, ale się bardzo bali. Jeden właśnie z tych wszystkich, którzy nie tylko pouciekali, ale oni mieli jeszcze nadzieję, że to, co powiedział, będzie naprawdę, że zmartwychwstał. Ale nie wierzą mu wcale Judasz, który powiedział. I wtedy nie widział sensu życia i powiesił się. Moi kochani, mówię to dlatego, że te słowa przypominam ciągle święty wasz patron, święty Antoni, ale budował w sobie nie bojaźń z tego, że coś się nie wydarzy, tak nie będzie tak, jak jemu się to by chciało, żeby z założenia było, ale że może jego miłość do Boga jest za słaba, za mała. On ciągle chciał być mocny wobec świata, ale miłości Bożej.
I wtedy dopiero zrozumiał to, co powiedział Jezus. Nie bierzcie sandałów, sukien, nie bierzcie tego całego bagażu, ale idźcie i głoście Ewangelię światu. Bo wielu jest takich, którzy chce słyszeć, a nie usłyszy. Chcą widzieć, ale nie zobaczą. Bo zamknięte są uszy, zamknięte są oczy na to, co chce im i ten święty, i sam Jezus powiedzieć, żeby umieli żyć według Ewangelii. Teraz przejdźmy do tego faktu, jak święty wasz patron umacniał swoją osobowość. Miał książkę, pilnował jej, ja to sięgnę Ewangelii. I według tej Ewangelii starał się żyć. To, co miał, dzielił się. Bo miał słowa, bo to niekoniecznie musiał być to dobra materialne, ale słowa, postawa modlitwy, szlachetność do drugiego człowieka. Umiał to uczyć młodzież i uczyć tych, z którymi przebywał. Mówili, że to autentyczny kapłan, autentyczny zakonnik, autentyczny misjonarz. I dlatego też w pierwszych wiekach chrześcijan nazywali ludźmi, którzy się kochają. Oni nie kłamali. Jeżeli zapytano, czy jest chrześcijaninem, nie kłamał. Mówił, że tak. A dzisiaj jest. Przypomnijcie sobie, na lekcji religii czasem nie bardzo się nam chce słuchać to, co mówi katecheta, ksiądz czy katecheta. Wolelibyśmy coś innego popatrzeć może w naszych komputerze, który mieści się niestety, ale w telefonie, czy takie teraz wynalazki są. I zamiast słuchać, polecamy tylko pod decybelem. To jest właśnie to, co my nie potrafimy sobie wyczesać, a on potrafił, co im Boże, to Boże, a co ludzkie, to ludzkie robić. Czy my jesteśmy takimi ludźmi? I dlatego też to, co się z Niemiec przybrało, mówią, że jak pierwszy to już potem do kościoła nie zachodzi, bo już jest pełny chrześcijan. Nie. Masz wszystko, co jest możliwe. Bo sakrament pierwszy, który dziś przyjmiecie, to fundament waszej osobowości. Do tego czasu wychowywali was rodzice, szkoła, ale teraz będziecie wychowywać się jako chrześcijanie razem z tym fundamentem, który mieści się w sakramencie pierwszmowania. A są to właśnie dalej na świecie. I dlatego dzisiaj musimy wiedzieć, że to, że przypilnowali nas trochę mocniej do różnych spraw, które trzeba było wiedzieć, umieć, to nie dlatego, żeby się księdzu coś na jakieś klepki pomieszali, tyle to od nas wymaga, ale po to, żebyśmy my wiedzieli, w co wierzymy. Żebyśmy widzieli, do kogo zmierzamy. Jeżeli tych rzeczy nie wiemy, to będziemy podobni do takiej kobiety, która, nie wiem, może właśnie ksiądz będzie pamiętał, może i nie. Ja byłem w seminarium, to była taka w Olsztynie żebraczka, która żebrała długie lata od kościoła. I potem okazało się, że nie miała rodziny, żebrała na jej koncie. Kilkadziesiąt milionów złotych było założone. Ona miała wielki bogactwo, ale uboga, w tych szmatach siedziała po serce Jezusowego. I żebrała. Nie korzystała z tej mszy świętej, nawet z tego różańca, to czasem te żebraczki są, czy mają różane wykażone się, bo kto to wie, tylko na pokaz. Ale on i tego nie miał. Ludzie to dali, bo każdy mógł ludzie wesprzeć. A była tak wielkim bogaczem. I jak zmarła, to dopiero wtedy rodzina trzecia czy czwarte pokolenie próbowało to odzyskać. Nie odzyskać, wszystko przeszło na skarb państwa, ale nie o to chodzi. My jesteśmy, jeżeli otwieramy się na sprawy Boże, na sprawy tego umeblowania intelektu, tak podobnie rozporządzamy naszym życiem, naszym czasem, jak ta żebracz. I są potem przyzwyczajenia.
Dlatego też trzeba wiedzieć, że jeżeli widzę, że jakaś przychodzi mi, ma potencjał na te rzeczy, to znaczy, że już jest mała. Bacz ty! Bo potem będziesz tak, jak nie jeden i od synu nie wiadomo gdzie, chodzi za drogę jego i potem czasem robię to, co robię. Chcesz taki być? A do tego zmierza. I na nazywacja czasem mówi, proś mnie. A to i tak nie słucha. A pamiętamy, że czasem i też bywa tak, pójdziecie na różne dyskoteki. No jak chłopak jeszcze trzyma piwo w garści, to rozumiem. Ale dziewczęta? No stuknijcie się w tym wasz czerw, młody jeszcze. To nie wypada. To powinno być trochę trudniejsze, że potrafisz powiedzieć, no to chłopcu nie rób tego, bo jeżeli masz 18 lat, jesteś zasłankacy. A sama pokazuje, że no, w głowie sanka. Moi drodzy, to są pewne takie rzeczy, które my musimy wiedzieć, że nawet on się od młodości, jeżeli po prostu nawarstwia, to potem go trudno wybrać. Przypatrzcie się na kobiety, na mężczyzn, którzy chcą rzucić papierosy. Ile razy oni rzucają i na nowo to przychodzi. Bo nauka słabna jest. A ile razy matka czyszcząc, czy biorąc ubrania, znajdzie tego pewien. Ten chłopak patrz. Nie panie, że te oczy. A to czy? A to ktoś mi rzucił w kieszeni. Znamy te wszystkie wykręty. Ja też byłem młody i też słyszałem, że miałem 6 braci. Chcę wybrać, ile to ma wydało dla mnie z tymi kandydatkami. Stąd też te wszystkie rzeczy, my musimy wiedzieć, jak się to wszystko nie kieruje, to ten nauka jest. I tu święty Antoni Paderewski nam powie, pilnuj dziecko siebie samego, bo nikt cię nie upiluje, jeżeli ty sam z Bogiem nie będziesz pilnował. Bo jak się będzie pilnujesz, to potem tylko do pilnowania będzie błyskawiczna luzka, której ty nie będziesz chciał widzieć. A tą błyskawiczną luzką to jest nauka, który prowadzi do różnych celów. Dlatego też musimy o tym pamiętać. Następna sprawa, która tutaj trzeba, żeby było jasne. Męsko w tych wszystkich sprawach nie. Namawiać się nie. To, co będzie mówił, co ty za mężczyzna, ty podpowiadał, a ty będziesz pytać, a czym ty możesz się pochwalić poza tym twoim ćpaniem, papierosem i głupotami, które opowiadasz? A czasem zmyśla, ty myślisz, że to prawda? Dlatego też nie nabywajcie takich przyzwyczajeń i nie bądźcie chętni do powtarzania tych rozmaitych opowieści, które czasem się słyszy od różnych ludzi. Wreszcie pobożność. Pobożność to nie jest to, że chodzisz do kościoła i kręcisz jak mur. Też trzeba to robić. A pobożność to jest szacunek do drugiego człowieka. To, co powiedział Pan Jezus. Zanieś dar dopiero do ołtarza wtedy, gdy przeprosisz tego, którego żebrasz. Pobudź się w prawdę swoją. A jeżeli masz głównie chęci, a ile to razy? Tak, pomyślcie na waszych korytarzach, jeden na drugiego i czasem wyjdzie, to się głupiego powie, a czy przeprosi? Czy się za niego pomodli? To się ma zmienić. Wasza pobożność to ma być nie tylko modlitwa, ale i szacunek do ojca i matki, jak ci mówi, idź przynieść to ze sklepu chlebu. Zaraz. No to oczywiście to zaraz jest. Matka nie może się doczekać, kiedy to dziecko ten chleb przyniesie i w rezultacie nie przyniesie. I taki scenariusz mam tylko jeden z miasta. Wszystko postawiamy w stronę matki. I napisała karteczkę chleb. Jeszcze nie dotarł przez ciebie. I poszedł do końca. Co mama, nie chleba nie dostarła. A on miał przynieść. To są właśnie te wasze jadwiga. Nie wolno tak mówić, bo to brak miłości społecznej do rodziny. Dziewczyna nie chce sprzątać. Bo to co matka tak ma z kijem i walić po łbie, żeby to sprzątało. Miłość społeczna. Ona robi co innego, to co innego. Nie ma tak, jeden na drugi wyzwanie.
co myślę, to pobożnościowe. Nie ma pobożności innej nad tę, która mówi, że miłujesz drugiego człowieka. I wreszcie, żeby nie przyciągać waszego umysłu dzisiaj, powiecie, że przyjaciel Gidea jeszcze jest bojaźń Boża. Co to takiego jest? To nie to. Ten często mówi, bojaźń Boża to, że się boję do piekła, piekła się boję. Piekła nie trzeba się bać. Bojaźń Boża jest to to, że w tobie, drugim człowieku, jest też Pan. Jest puszcie, jest po komunizmie i teraz będzie po wierzchowaniu. On tam jest, ale ty możesz przez swoją głupotę, takie czy inne wybryki, zagruzowałeś do miłość Bożą. I nie masz do Pana Boga miłości i On może cię za to ukarać. Pomyśl, jak dziewczynie byś powiedział, ty taka obawa jeszcze gorzej, to powiedz jej po to, że ja cię kocham, to powiesz, że coś się ci przekręciło. Ty stosunek do Pana Boga ustawia swoje życie. Do drugiego człowieka nie można go obrażać, bo nie tylko jego obrażasz, ale i tego, który w nim mieszka. I dlatego też zakrany bierzmowania, te fundamenty, które mamy, mają w nas rozbudzić pracę nad sobą. Jeżeli otworzysz serce i chcesz, i pracujesz, korzystasz z tych przymiotów Boże, które dostałeś obdarowane, to będziesz sobie człowiek wielki miary. Kiedyś przed święceniami kapłańskimi pytam swojego taty, to był mądry człowiek, i mówię tak, jak ty myślisz, będzie co ze mnie, czy taki, ja byłem taki jeszcze bojaźliwy, co to będzie, taka praca mnie będzie czekała. A on mi powiedział tak, synu, jak powiedziałeś A, to musi być i B. Jak powiedziałeś tak, idę do seminarium, chcę być księdzem, to teraz to B wypełni tak, żebym się ja nie wstydził, matka i kościół. Zobaczcie, mądrość, która do nas bardzo dotyka, idzie do wierzchowania. Otwieraj to serce i pracuj nad sobą, żeby dobro tobie było większe i słabość grzecha. Bo wtedy będzie radość Matki i Ojca, bo będzie radość Boża w twoim sercu. I o to musimy nie tylko dzisiaj prosić, ale też zabiegać każdego dnia. Amen. Teraz tutaj do Syna Jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie wierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali do pięknej dziesiątnicy? Czy wierzysz święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą kupą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. A teraz kapłan, proszę tutaj do bliżej ołtarza, wyciągnijmy nad wami ręce, upraszając Ducha Świętego, o przyjście do waszych serc, do odnowienia serc, z miłością niemu tych, którzy byli już wierzchowani. A zarazem proszę również też Ducha Świętego, coś się na pamiętali jako młodzi, trudne do wyprowadzenia teraz na prostą, żeby to nam pomóc wyprostować, tak jak świętemu Panu i apostołowi. Przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te skutki swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś od grzechu, ześ nami Ducha Świętego Pocieszyciela, daj Ducha mądrości i rozumu, Ducha rady i męstwa, Ducha umiejętności i pobożności, napełnij Duchem Twojej bojaźni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Podchodzę do sakramentu. Gdzież momentu na namaszczenie będziecie słyszeli. Codziennym życiem powierzę Boga tu jedynego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas.
apostołu Ducha Świętego i chciałeś, aby oni oraz ich następcy udzielali go innym wiernym. Wysłuchaj łaskawie naszą modlitwę. Widziałem serce wiernych, podobnie jak w początku tworzenia Ewangelii, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
dobitny sposób przypomnieć podstawy funkcjonowania życia rodzinnego między nami i myślę, że jesteśmy tego samego zdania. Bardzo dziękuję Ci, Władzie, za to świadectwo wiary, na przykład życia i doświadczenie i na pewno ta myśl, co z Ciebie wyrośnie w przyszłości. No, niech nam towarzyszy również i tym młodym ludziom, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Bardzo serdecznie chciałbym przy tej okazji podziękować rodzicom za przygotowanie tych dzieci, za przykład życia, za to, że Państwo uchwaliście razem z proboszczem, troszczyliście się o to, by dziś cieszyć się radością Waszych dzieci. Za to Wasze świadectwo wiary, przykład życia, modlitwy, serca danego proboszcza. Dziękuję. Dziękuję nauczycielom, wychowawcom. Dziękuję Pani Kadelce. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do formacji tych młodych ludzi. Dziękuję kapłanom za dzisiejsze nasze wspólne spotkanie modlitewne. Serdecznie zapraszam księdza Edwarda po błogosławieństwie i kapłanów na dbanie na posiłek. Na pewno poproszę jeszcze o błogosławienie tego pięknego obrazu świętego Jana Pawła II, o błogosławieństwie i krzyży pamiątkowych związanych z dzisiejszym świętem. Tradycyjnie już z racji, że dzisiejsza uroczystość jest połączona również z odpustem naszej parafii. Po błogosławieństwie i wspólnym zdjęciu, po błogosławie samochody, auta, tak jak zawsze przy kaplicy tu naprzeciw plebanii. Bardzo serdecznie jeszcze raz wszystkim za wszelką pomoc dziękuję. Dziękuję Panu Darkowi i obsłudze również za tą oprawę zdjęć filmu, który na pewno będzie też pamiątką tego pięknego wydarzenia, które dziś miało miejsce w naszej parafii. Zanim się tam wybiorę, kiedy to podziękowanie się do proboszczowi, to ja myślę, chcę ten obraz. Pomocni Boże w nas to, co zdziałałeś. Błogosław ten obraz Jana Pawła II i przypomina nam o miłości do drugiego człowieka, o miłości do Boga, który jest jedynym naszym Zbawcą, który żyje i króluje Bogu Ojcu i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. Drogi księży i Władzie, nasze serca przepełnia radość Boża. Zostaliśmy naznaczeni znamieniem Ducha Świętego i staliśmy się wierzącymi chrześcijanami. Odtąd mężem i zbawcą chcemy wyznawać i bronić wiary, która została nazwana w tym chrztu. Najpierw pragniemy podziękować Bogu w Trójcy Jedynemu za darze Ducha Świętego, za sakrament bierzmowania, który dziś otrzymaliśmy. Nasze słowa są zbyt niemiłe, aby mogło powiedzieć to, co czuje serce. Dlatego razem z Marią wołam. Wielbi dusza moja Pana, o wielkie rzeczy czyni te, który może jest, a Jego imię święte. Również Tobie, kochani księży i Władzie, dziękujemy za tak wspaniałą przeżytą chwilę, wspaniały dzień, za to, że przybyły do naszej parafii, aby stać się synku do Jezus Boży. Dziękujemy za wspólną Eucharystię, za modlitwę nad nami oraz za słowo, które skierowałeś do nas w imieniu najwyższego kapłana Jezusa Chrystusa. Niech dobry Bóg stara Ci dzień. Słowa wdzięczności kierujemy tak naszego księdza proboszcza. Kochani księże, dziękujemy za życzliwe słowo, czas, który ofiarowałeś, aby przygotować nas do sakramentu bierzmowania. Gromadz nas na świątyni. I Chrystus Najwyższy i Wytała prowadzi Cię w pościeżce przeciwne duchy. Następnie gorąco słowa dziękowania za wybranie się na rodzicom przez ten świat. Kama mamy kandydatów. Nie najpierwiecie, ile czasami odpoczęliście. Ile musieliście poświęcić, żeby wiedzieć mogli otrzymać sakrament Ducha Świętego. Dziękujemy, że znaleźliście nas do sakramentu Ducha Świętego oraz odprowadziliście do
Dziękujemy wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości, również naszym nauczycielom, wychowawcom, katechetom, gdyż poprzez słowo Bożym uczył nam teraz w dobrym. Dziękujemy za modlitwy naszej intencji. Prosimy, nie ustawajcie z Bożym na swoje mowy do Boga Wszechmocnego, abyśmy trwali w naszych dobrych postanowieniach i byli wiarygodnymi świadkami Jego miłości do ludzi. Ukrzyżowanego i z ofiarną miłością spełniania.